Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest dla mnie szczególny, ponieważ kupimy sobie ostatnią ofertę w sklepie, dzięki której będę posiadał maksymalne konto, czyli będę miał wszystkie postacie oraz wszystkie star powery. Oczywiście do czasu, kiedy nie pojawi się nowy zadymiarz. Cofnijmy się teraz pamięcią wstecz. Swój pierwszy odcinek z gry Brawl Stars dodałem 5 marca 2019 roku, więc za chwileczkę będziemy mieli rok. Więc moi drodzy, musimy w jakiś sposób to uczcić. Umówmy się, że za każdego zadymiarza zostawiacie 1000 łapek w górę. Aktualnie zadymiarzy jest 33 w grze, więc jeżeli byście zostawili pod tym filmem 33 tysiące łapek, no to bym był naprawdę mega wdzięczny. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do mojego sklepu i sprawdźmy, jaka to jest oferta. Moi drodzy, na chwilę obecną posiadam 16 654 puszki na panu Pi, tylko 214, nie miałem czasu grać, ale dzisiaj sobie coś pogram. Spodziewajcie się też na weekend jakiś live'ik z Brawl Stars, pogramy sobie może duo z Pandą. I moi drodzy, chciałem teraz wszystkich aktywnych graczy zaprosić do mojego klanu. The Farel Team aktualnie jest na miejscu trzecim, posiada 98 członków, próg 17 000 puszek. Po lewej stronie macie znacznik klubu. Wysyłajcie swoje zaproszenia, przyjmujemy od 17 tysięcy, jakoś się dogadamy, naprawdę jest super atmosfera, spoko ludzie, więc jeżeli jesteście aktywnymi graczami i chcecie dołączyć do mojej kliki, że tak to nazwę, to serdecznie zapraszam. Teraz przejdźmy do sklepu i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Moi drodzy, ostatni star power do pana P. Albo za 169 gemów, albo za 2000 golda. No przecież, no nie będziemy tracili gemów na pana P. No oczywiście, że tak. Odblokowujemy w tym momencie, moi drodzy, ostatni star power w grze. Pan P, gwiezdna moc, blaszana puszka. Baza macierzysta bojów robotów zyskuje 3000 punktów życia. Wow, ja myślałem, że też te boty będą dostawały 3000 punkty życia, ale chyba na to wygląda, że tak nie będzie. Dobrze, ustawmy sobie według największej liczby pucharków. Aktualnie mam 26 rangę na B i ma 651 pucharków. I spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Wszystkie postacie posiadają star power. Wow, słuchajcie moi drodzy, jeżeli chcecie jakieś porównanie star powerów na jakiejś postaci, tutaj macie przypiętą ankietkę i oddajcie głos, którą postać chcielibyście zobaczyć. Ponieważ prowadzę taką serię, gdzie testuję różne star powery różnych zadymiarzy, kilka odcinków już się pojawiło, więc jeżeli chcecie, najbardziej głosowana pozycja w ankiecie zostanie wybrana, no i nagramy o tym odcinek. Jedziemy z tematem. Czyli teraz nasza teczka nie podskakuje. Tak, nasza teczka teraz nie podskakuje, po prostu nasza baza posiada więcej życia. Sprawdzimy też, czy te boty będą miały więcej życia. Tylko musimy pierw na początku sobie nabić ulta, na przykład na tym Poco, który dostał... Wow. Co jest? Farel, chyba dawno nie grałeś panem P, że ci tak słabiutko tutaj trafianie w przeciwników idzie. Dobra, no to może skupmy się na razie na cubach. O, ośmiobitowiec. Ej, ej, zadymiarzu. Muszą uciekać, bo tutaj było już ciepło. Zapominam, że ośmiobitowiec ma mega mocny ten laser. Czy ktoś tu jest? Tak, tu jest Jessie. Gdybym już miał tamten star power, to by oczywiście Jessie dostała gonga, ale no niestety go nie mam. Możemy sobie w sumie teraz porównać po tym meczu star power pierwszy z drugim, bo może nie wszyscy oglądali ostatni odcinek, gdzie odblokowałem ten star power i po prostu sobie go testowaliśmy. Pierwszy star power polega na tym, że jak rzucimy teczką, no to ta teczka jeszcze odbije się kozłem. Czyli no jest, kurczę, super opcją, bo można bardzo fajnie zaskoczyć oponenta. Po prostu zasięg jest tak daleki, że prawie wychodzi poza ekran telefonu, że tak mogę nazwać. Zależy, jaki macie telefonik. Sprawdźmy, czy ktoś tutaj jest. Nikogo chyba nie ma w tych krzakach. Jest w miarę bezpiecznie. Nie mogę nabić sobie ulta. Pam na siódmym. Ojejku, to może być ciężkie, jeżeli ta pam urośnie właśnie w siłę. Okej, tu ją mogę obić. I dobra, super. Postawmy sobie teraz bazę w taki sposób, żeby ona jej nie obijała i była jak najdalej. Może dajmy ją tutaj. Patrzcie, nasze boty mają teraz po 4000 życia. Co? Wow! Przecież one teraz będą nieśmiertelne. Przecież taką pamkę to my robimy na momencie. Zobaczcie, sam bocik ją pocisnął. Ja teraz tą Jessie będę chciał pokonać w bardzo fajny sposób. Zobaczcie, rzucimy bazę botów tutaj. Tą wieżyczkę rozwalimy. I ja nawet nie będę jej atakował. Ona ma lecznicze grzybki. Dobra, cofnijmy się. Ma lecznicze grzybki i zobaczcie, jak te boty mocno ją obijają. Mam 8 power cubesów. One mają 5300 życia. I za chwileczkę zobaczymy, co się dzieje. No dobra, ta Jessie tutaj mnie chce poobijać. Wyskoczy jeszcze jeden robocik. Dawaj, robocik, wyskakuj. Wyskakuj. Mogę ją w sumie raz uderzyć. Patrzcie, ten bot ją pojedzie, tak. Po
pokonał ją bocik. To jest, kurczę, mega mocna postać. Ja wiem, że też mam małe pucharki teraz, no ale kurczę, robi naprawdę dobrą robotę. Teraz zmieńmy sobie Star Power na ten pierwszy i sprawdźmy, czy faktycznie, czy ten Star Power dodaje życie naszym botom. Wybieramy sobie teraz pierwszy Star Power, który nazywa się Ostrożnie przeładowane walizki pana P. Skaczą i wybuchają, nawet jeśli nie trafią w cel, ani w żadną przeszkodę. Wybierz. No i zagrajmy sobie kolejny meczyk. Zrobimy, moi drodzy, taki challenge, że nabiję sobie ulta na zerowych, albo dobra, na dwóch Power Cubesach, bo w następnym meczu też będę, będzie mi bardzo łatwo odblokować sobie dwa Power Cubesy i sobie właśnie porównamy wtedy ilość życia. Naszych botów oczywiście. Dobra, ta Max chyba ona nie gra przeciwko panu P często, bo tak mega blisko podchodziła. Już ona mogła bardzo łatwo dostać ode mnie gonga. Czy ktoś tutaj przypadkiem w krzakach się nie czai? Jesse. Okej, mamy dwa cuby. Musimy niestety uciekać. Dostała. Czy wy to widzieliście? Jaki ja mam potężny zasięg? Okej, stawiamy bazę roboczą tutaj. Macierzystą, czy bazę roboczą. I nasz bot ma 2900 życia na dwóch power cubesikach. Okej. I 4720... na normalnej bazie. Dobra, czyli już mamy jakieś porównanie. Możemy dalej zbierać power cubesy. Chodziło mi tylko o to, żebym porównał sobie na tym samym poziomie power cubesów, ile mamy życia. Co ten Spike jeszcze żyje? Jak on to... A, bo miał grzybki. Bo miał grzybki, dlatego. Dobra, powiem wam tak. Tu możemy przestawić teraz bazę. No ej, no to troszeczkę popsułem, bo... co? Stop. Stop. Musimy uciekać. Troszeczkę popsułem, bo ta baza była widoczna, ale teraz już nie jest widoczna. I taką maksę to możemy łatwo sobie porobić na daleko. Hyc, hyc, hyc. Patrzcie na to. Bomba, bomba, bomba. Przez ten Star Power jest przeokrutny. Jest przeokrutny. W sumie taki sam trik bym zrobił bez Star Powera, bo była przeszkoda i moja teczka tak czy siak by przeskoczyła, ale jest... No OP, no jest mega OP ta postać. Panda po noc chce ją wbić na 1000, więc jeżeli tego dokona... No to nagram z nim odcinek. Także nie mam problemu. Okej, i patrzcie, kolejna porobiona. Dobra, to tego Dynamite'a może nie będziemy już męczyli. Niech go sam bocik pociśnie. Ja tylko będę sobie bait... O, ma też 6 power cubesów. A, zwany lisek. Dobra, tu troszeczkę trzeba go zbastować. Aj, no niestety. Poszło po koźle i zabiło gościa. Ale dobra, sprawdźmy sobie teraz, ile faktycznie ma bot HP na dwóch power cubesach z tym drugim Star Powerem. Okej, lecimy od razu z kolejną gierką. Teraz musimy sobie porównać, ile będą HP miały bociki. Mamy już na dzień dobry dwie skrzynki, które sobie od razu otwórzmy. I teraz potrzebujemy nabić sobie ulta. Ej, Dynamite! Oddawaj to. Dobrze. Mamy już dwa power cubesy i dzięki tej szybkiej klepie z Dynamite'iem nabiliśmy sobie prawie całego ulta. Dobra. Nie trafiłem. Jejku, nie trafiłem Gina. Ginie, chodź, spełnię twoje życzenie. Zrobisz myk do lobby. Bomba. I bi. O, bi nie trafiłem. Nie. Chodź tu. Nie. Co jest? Kurczę, po koźle poszło. Dobra. Jest super. Dostała dwa razy. I teraz tak, moi drodzy. Postawmy sobie tą bazę w jakimś dobrym miejscu, żeby to było daleko... O, bliżej środka. Tutaj sobie postawmy. I sprawdźmy, ile będzie miał HP, kiedy wyjdzie pierwszy bot. 2900, czyli tyle samo, co w poprzedniej rundzie. To nie jest jakoś mega dużo i coś mi się wydaje, że ten Star Power raczej nie będzie grany. No, nasza baza ma tylko 7000 HP, ale co z tego? Co z tego, jak i tak strefa idzie i tak ją zniszczy? Chyba, że no jeżeli będziemy mieli pierwszego Power Cubesa, no to wtedy ta baza może i ma sens. Bardziej ten Star Power ja bym celował, żeby można było go używać grając, nie wiem, trójki, żeby te HP faktycznie dłużej zostało na tej bazie. Taka jest Sandy na siódmym, tak? Ojejku, zobaczcie. I nie mogę się teraz przyzwyczaić do zasięgu, ponieważ ten zasięg jest o wiele, wiele mniejszy, krótszy. Ej, bu, odwal się, tak? Odwalamy się od farelki, gościu. Odwalamy się od farelki i pociśnięty przez Sandy Cox. Dobra, ja muszę teraz resetować sobie HP. Tutaj ktoś jeszcze jest u góry. Boję się, że to jest Dynamite. Piper, dobra, gong, 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 leży. Wielkie starcie. Baza tutaj, ona Sandstorma rzuciła. Ona nie wie, gdzie ja jestem, ale ja ją zlokalizuję zaraz szybko. Dobra, bomba, 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 bomba. I kto to wygra, kto to wygra? No niestety, miała 10 power cubesów, ale drugie miejsce udało nam się zająć. Plus 8.
O mały boss, o mały boss. Porównaliśmy sobie dwa star powery, no i powiem wam tak. Pierwszy star power, dzięki któremu nasza walizka od razu odbija się po koźle, nawet kiedy nie trafi w cel, jest 10 razy lepszy. Drugi star power, gdzie baza ma na samym początku prawie 7000 życia, no moim zdaniem jest no troszeczkę bezsensowny. Szkoda, że też nie zwiększa na przykład o 10% ilości życia na bobach. To by było o wiele, wiele lepsze. A co wy o tym, moi drodzy, sądzicie? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z porównywania star powerów, tutaj macie ankietkę. Ja dla was z miłą chęcią nagram odcinek. Strzelcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!